Czy Wy też zaraz po powrocie do domu albo po obudzeniu pierwsze co robicie, to szukamy, namierzamy na podłodze kałuże? No jeśli tak, to pewnie macie od niedawna w domu szczeniaczka. A jeśli zgadłam, no to ten odcinek jest dla Was, bo dzisiaj opowiem o tym, jak szybko i skutecznie nauczyć malucha właściwej toalety. Na początku musimy sobie uświadomić, że szczeniak to tak naprawdę psie dziecko, które, uwierzcie mi, nie panuje nad tym swoim pęcherzem. Zwłaszcza jak to jest taki maluch, który ma 8-10 tygodni, to zazwyczaj odbywa się to tak, że pies idzie i nagle robi siku. No i wszelkie próby krzyczenia pod tytułem nie sikaj na moje buty albo nie sikaj na ten dywan, nic nam nie dadzą, bo pies nie rozumie, co my do niego mówimy. Zresztą o tym, dlaczego pies nie rozumie i dlaczego nie słucha, nagrałam już film, dlaczego pies nie słucha, więc zapraszam. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym, jak to zrobić, żeby psiak nauczył się właściwej toalety. No i właśnie, właściwa toaleta naszym zdaniem. Bo maluchowi jest wszystko jedno, czy Wam zasika dywan, but, czy zrobi siku na zewnątrz. I to my musimy mu wytłumaczyć, że tutaj jest miejsce, w którym wolno robić siku, a tutaj jest miejsce, w którym nie wolno robić siku. Zacznijmy zatem od tego, jak pies tej toalety się uczy. No więc psiaki uczą się toalety łapkami, to znaczy na tym podłożu, na którym najczęściej zrobią siku, to w końcu uznają za swoją toaletę. Więc musimy tak aranżować dzień, żeby najczęściej robiły siku na trawie, a nie na przykład na wspomnianym już wcześniej dywanie, albo panelach, albo łóżku, albo na swoim legowisku. No bo jeszcze unoszący się zapach moczu tam, gdzie piesek wcześniej zrobił siku, może go prowokować do tego, że to jest to miejsce, w którym powinieneś się załatwić, a my tego nie chcemy. Więc tak aranżujemy dzień, żeby pies najczęściej robił siku tam, gdzie nam odpowiada. A co w takim razie może nam w tym całym planowaniu dnia przeszkadzać w nauce właściwej toalety? No po pierwsze restrykcyjna kwarantanna, to znaczy taka kwarantanna, że nie wychodzicie z psem w ogóle z mieszkania, z domu. No i to jest może oczywiste dla niektórych, a może mniej oczywiste, ale jeżeli piesek od miesiąca, od półtora robił siku tylko w mieszkaniu i nagle kończy się nam kwarantanna i chcemy wyjść ze szczeniakiem na spacer i chcemy, żeby tam zrobił siku, to szczeniak robi tak. Ale że co? Człowiek, co? Przecież siku się robi tam. I nie dziwcie się, że wtedy taka nauka będzie dużo, dużo trudniejsza. Dlatego warto do kwarantanny podejść w rozsądny sposób. A jak? To o tym pisaliśmy na blogu. Tam znajdziecie link. Kolejna sprawa to jest sytuacja, w której psiak ma taki nieregularny tryb życia, dnia, jedzenia i picia. Bo szczeniaki najczęściej robią siku po przebudzeniu, po zabawie, po ekscytujących momentach i wtedy, kiedy na przykład piły dopiero wodę. Więc jeżeli pies ma dostęp do miski cały czas, nie ma tych posiłków regularnych, co za tym idzie, też pewnie nieregularnie pije wodę, może też nieregularnie ma spacery, nieregularnie śpi, to trudno nam to ogarnąć, kiedy on tak naprawdę będzie robił siku i kiedy jest dobry moment. Wprowadźcie jak najwięcej takich schematów, żeby psiak się uczył. Żeby psiak się uczył. Obudziłam się, idziemy na siku. Była zabawa, idziemy na siku. Zjadłem obiadek, idziemy na siku. No i ostatnia sprawa, która nam będzie przeszkadzać w tej nauce toalety, no to wtedy, kiedy my jesteśmy zajęci swoimi sprawami, a psiak nam pod nogami właśnie taką piękną kałużę robi. Obserwujcie Wasze szczeniaki, patrzcie na nie, za chwilę się nauczycie ich mowy ciała. Będziecie widzieć, że teraz się zbiera do robienia siku, więc go szybciutko trzeba cap na rączki i wyprowadzić na zewnątrz, żeby miał szansę zrobić to siku na zewnątrz. Bo jeżeli nie zwracamy na psa uwagę, to nawet nie zdążymy czasami zauważyć, kiedy on to siku zrobił, no i wtedy jest po fakcie za późno, a jak obserwujemy go, jesteśmy z nim w jednym pomieszczeniu, reagujemy na to, że pewnie po zabawie będzie robił siku, no to mamy szansę częściej go za to nagradzać i pokazywać mu, gdzie ta właściwa toaleta powinna się odbywać. Więc teraz skupimy się konkretnie, jak to zrobić. 5 najważniejszych porad, do których jeśli będziecie się sumiennie stosować, no to myślę, że ta nauka toalety pójdzie dość szybko. Porada pierwsza, wcześniej już wspomniana, regularność i żeby wiedzieć, kiedy pies będzie robił to siku i kiedy ja mam go pilnować. Bo jeżeli ja sobie zdaję sprawę z tego, że psiak po popołudniowej drzemce będzie robił siku i wyjdę z nim na spacer i jemu się nie uda tam zrobić siku, no to warto po powrocie do domu jeszcze nie ściągać kurteczki, tylko poobserwować psa. On pewnie pójdzie w to miejsce, w które zazwyczaj się załatwia i to jest ten moment, żeby go z powrotem cap na rączki i na zewnątrz. Niech tam zrobi siku, niech się uczy tych schematów. Zresztą u nas to super widać na zajęciach psiego przedszkola, że te pieski, które mają problem z sikaniem na zewnątrz, po 3., 4., 5. lekcji, kiedy robimy sobie przerwę po zabawie, to dla nich to już jest, wiecie, takie 30 sekund. Wychodzą, siku i już biegną z powrotem, bo wiedzą, że jak zrobią siku, to mogą wrócić z powrotem na zajęcia. Druga porada, żeby to nie było wszystko takie proste, łatwe i przyjemne, no pies musi wiedzieć, że robienie siku na zewnątrz mu się opłaca. Czyli warto go za to nagradzać. Dać jakiś smakołyk, dać jakąś chrupkę, którą on lubi, psią chrupkę oczywiście, coś takiego pysznego, wtedy, kiedy załatwił się tam, gdzie nam to odpowiadało. Tylko przestrzegam przed tym, żeby zacząć się cieszyć przedwcześnie, bo często jest tak, że szczeniak zaczyna robić siku, my robimy hurra, wreszcie Ci się udało i on natychmiast przestaje robić siku. No i wraca z tym nie do końca wypróżnionym pęcherzem do domu. Dajcie mu sekundę. Niech zrobi to siku, niech zakończy i wtedy się ucieszcie, wtedy na spokojnie go nagrodźcie za to robienie siku tam, gdzie trzeba. Trzecia porada. Jeśli wspomagamy się matą, podkładem higienicznym, to jak to zrobić, żeby sobie nie strzelić w kolano? W ogóle zaczniemy od tego, czym są te podkłady higieniczne. No to właśnie jest taki podkład, który ma dać nam taki komfort, że jak nas nie ma w domu albo śpimy, to wtedy piesek może się na ten podkład higieniczny załatwić i my nie musimy sprzątać, a poza tym nie zostaje zapach u nas w mieszkaniu tego moczu, bo to jest kluczowe. Za każdym razem, kiedy psiakowi się zdarzy zrobić siku gdzieś właśnie na dywanie, na legowisku, na panelach, bardzo ważne jest, żeby to dobrze posprzątać, żeby ten zapach tam nie został. I temu służą właśnie podkłady higieniczne, tylko te podkłady warto stosować tylko w sytuacji, w których psiak nie ma innej opcji, jak zrobienie siku w domu. Czyli, tak jak wspomniałam wcześniej, jesteśmy w pracy albo śpimy i pies nie budzi nas, kiedy się chce załatwić. To są jedyne momenty, w których powinniśmy korzystać z podkładu, a jak tylko jesteśmy w domu, możemy pieska sobie kontrolować, to szybciutko podkłady chowamy, składamy i pies ich nie widzi. Po to, żeby znowu, jak zacznie szukać miejsca do robienia siku, my mamy czas na to, żeby to zauważyć i wyprowadzić go na zewnątrz. Bo niestety właśnie bardzo często zdarza się tak, że psiaki, które dużo robią siku na podkłady i jeszcze za to siku na podkłady są nagradzane częściej niż robienie na zewnątrz, no to dla nich to jest idealna opcja, idealne wyjście, bo nie muszą trzymać, ten podkład zawsze jest na widoku, zawsze jest w tym jednym miejscu. Więc tego sobie pilnujcie. Podkład nie rozwiązuje sytuacji, ma nas wspomóc w nauce czystości. Czwarty sposób dotyczy głównie takich piesków, którym często zdarza się właśnie wrócić z tym pełnym pęcherzem do mieszkania, do domu. Można to rozwiązać w ten sposób, że bierzemy psa na dłuższy spacer i bierzemy ze sobą wodę. Dajcie psu napić się na spacerze. Później się z nim pobawcie, troszeczkę z nim pobiegajcie, a w związku z tym, że maluchy właśnie nie mają tej zdolności bardzo długo utrzymywania tego pęcherza, że tak powiem, na wodzy, no to pewnie szybciej sprowokujemy go do tego, żeby zrobił siku na zewnątrz i wtedy co? Nagroda! Czekamy, aż skończy zrobić siku, nagroda! No i 5. porada. Czyli czego nie robić? Przede wszystkim nie będziemy karać pieska za to, jak przytrafi mu się wpadka. Pamiętajcie, że nauka toalety to jest proces, że pies nie panuje nad swoim pęcherzem tak od urodzenia. Zresztą ludzie mają z tym czasami problem, a co dopiero takie maluchy, więc miejcie to na uwadze. Ale jeżeli już mu się zdarzy zrobić siku w mieszkaniu, to dlaczego go nie karamy? No bo po pierwsze, piesek sobie wtedy może pomyśleć, kurczę, człowiek na mnie nakrzyczał, jak zrobiłem siku. Więc nie warto robić siku przy człowieku. I wtedy będzie nam się chował gdzieś za kanapę pod stół w mieszkaniu, jak będzie chciał robić siku, a na spacerze, kiedy my będziemy blisko nas, możemy doprowadzić do tej sytuacji, że w ogóle nie będzie się chciał załatwić, będzie pamiętał, że jak się robi siku przy człowieku, to to się wiąże z karą. Więc tak staramy się nie robić. Jeśli już psiakowi się zdarzy wypadek, nazwijmy to tak, to my udajemy, że go nie widzimy. Czekamy, aż pies sobie pójdzie i dopiero wtedy sprzątamy. Cichutko, czyścimy z zapachu. I dlaczego tak? Dlaczego nie angażujemy psiaka w tą imprezę pod tytułem sprzątanie? No właśnie dlatego, że dla niego to jest impreza. I znam osobiście takie szczeniaki, które tak sobie siedzą, tak się nudzą, człowiek czymś tam zajęty, nie zwraca na nich uwagi, więc świetnym sposobem jest zrobienie siku na środku pokoju, bo wtedy wjeżdża szmateczka albo mop, jakieś dziwne rzeczy, człowiek natychmiast się zrywa z miejsca, już mają gotową imprezę, już zaangażowali człowieka do tego, żeby ruszył się z kanapy i coś z nimi porobił. A jak wchodzi w grę jeszcze szarpanie tej szmateczki, polowanie na tego mopa, to już w ogóle super impreza. I wtedy pies zostaje nagrodzony nieświadomie przez nas za to, że zrobił siku na środku pokoju, a my tego nie chcemy. Więc nie karamy psa, tylko nagradzamy. Więc 5 rzeczy, tylko albo aż 5. Jeśli regularnie i konsekwentnie będziecie ich przestrzegać, to myślę, że ta nauka pójdzie dużo, dużo sprawniej. Tylko jeszcze na koniec jedna ważna rzecz. Jeżeli widzicie, że Wasz maluch naprawdę załatwia się bardzo, bardzo często. Co to znaczy często? No szczeniaki w okresie 2-3 miesiąca to tak co 2 godzinki średnio robią siku, no to często to będzie co kilkanaście minut, co pół godziny. Jeśli widzicie, że to posikiwanie jest w takich niewielkich ilościach, kolor tego moczu jest taki bardzo intensywny, no to warto pójść z psiakiem do weterynarza, żeby go zbadał i żebyśmy wykluczyli, czy czasem tam się nie pojawiły jakieś problemy zdrowotne z pęcherzem. Natomiast jeśli macie dorosłego psa, który zaczął w domu posikiwać, to zapewne nie jest temat pod tytułem nauka toalety, tylko jakieś inne problemy behawioralne i to warto jak najszybciej skonsultować z behawiorystą albo właśnie z weterynarzem, no bo oczywiście starsze psiaki też mogą cierpieć na przykład na zapalenie pęcherza. I tyle dzisiaj ode mnie. Sneakers, co prawda, temat toalety właściwej już bardzo dawno temu ogarnął, natomiast trzyma wszystkie 4 łapki za Was i Wasze szczeniaki, żeby Wam to udało się bardzo szybko. Smell you later. A co w tym Czadoman. A ja go nie chciałam wywoływać. Czadoman! A wywołasz? To jest Czadoman? Jest. Przerwa. Nauki toalety, tylko jakiś większy problem behawioralny i tym bardziej warto się skonsultować z kimś. A po coś Ty tu przylas? I mi merdasz tu ogonem, robisz wiatr? Sam jesteś Robin. Ja bym była... Batman. Nie, ja bym była... Nie, ja bym była kobietą kot. Znaczy, ale ja jestem Batmanem. A to, że jestem kobietą kotem, nie znaczy, że Ty musisz być Batmanem, mógłbyś być Robinem. I am Batman.